Czy niedługo nadejdzie koniec świata? Jaki los czeka Polskę? Jak ludzie mają zachowywać się w czasie apokalipsy? Jak będzie wyglądał koniec świata? Jakie będą znaki końca i co będzie miał z tym wspólnego papież? O tym wszystkim mówiła ta wizjonerka, która miała wizję od istot z góry. Weronika Leuken była mistyczką katolicką i mieszkała w Bayside w stanie Nowy Jork. Jej urodziny zbiegają się z czasem wskazywanym w starożytnych tekstach, jako święto świętej Weroniki, pobożnej kobiety jerozolimskiej, która ofiarowała swój welon, aby otrzeć twarz Chrystusa w drodze na jego ukrzyżowanie. Od 1970 roku aż do końca miała wizję w ekstazie z objawieniami Matki Boskiej, Jezusa i katolickich świętych, którzy przekazali jej orędzia, co zwykle miało miejsce w kościele świętego Roberta Bellarmina w Bayside oraz w Watykanie. Najświętsza Maria Panna ze łzami w oczach ostrzegała kobietę, że trzeci konflikt światowy i wielka kometa zmiotą z powierzchni Ziemi ludzi, jeśli nie nastąpi natychmiastowy powrót do wartości na świecie. Matka Boża prosiła o zbudowanie sanktuarium i bazyliki w wybranym przez nią świętym miejscu, dokładnie na miejscu starego kościoła. Matka Najświętsza poleciła również Weronice, aby ujawnić dane jej orędzia na całym świecie. Według widzenia Weroniki Matka Boża została wybrana przez Boga, aby ostrzec dzisiejszą ludzkość przed biblijnymi proroctwami, oczyszczenia ziemi ogniem, chyba że całkowicie odejdzie od grzechu. 21 kwietnia 1973 roku Weronika w stanie ekstazy ujawniła ostrzeżenie. Kobieta wyznała: to tak jakby w ogień zszedł z nieba. To był duży błysk, poza tym było bardzo gorąco. Bardzo gorąco. Czuję, jakbym płonęła. Następnie coś się zmieniło. Niebo stało się bardzo białe, a potem pojawiają się kolory, błękity, fiolety. Teraz ten głos. Matka Boża mówi, że to głos w tobie. To ostrzeżenie przed karą. Błysk, ogień i głos w tobie. Ostateczne ostrzeżenie przed karą. Bóg ześle ogień. To będzie znak, byście się opamiętali. Wpływ tego ostrzeżenia od Ojca będzie tak wielki, że nikt nie będzie wątpił, że pochodzi od Boga. To będzie wielkie przebudzenie dla wielu. Huk i drżenie żywiołów oraz strachu w wielu sercach. Serca zadrżą ze strachem, a ludzie omdleją. Wiele znaków gniewnego Boga pojawia się przed wami. 12 czerwca 1976 roku Weronika w czasie wizji wyznała: moja córko, musisz więcej się modlić, czyń więcej pokuty, ponieważ ostrzeżenie niedługo nadejdzie dla ludzkości. Nastąpi potężna moc, niebo zwinie się jak zwój. Ta siła przeniknie serce każdego człowieka. Zrozum swoje przewinienia wobec swojego Boga. Jednak to ostrzeżenie zostanie wydane i każdy ujrzy potęgę Boga. Nadejdzie ogień. Każdy człowiek młody, stary będzie czuł, że ma w sobie ogień. Tak jak dzień po nocy, tak i ostrzeżenie wkrótce się spełni. Spójrz na wschód słońca, nie patrz w niebo, ale spójrz na wschód słońca. Nie podnoś oczu ku niebu, nie patrzcie na niebo, bo nie wrócicie. Modlić się, pokłońcie się ziemi, módlcie się z rozpostartymi ramionami i proście Boga Ojca o miłosierdzie. Nie szukajcie, ani nie wprowadzajcie do domu swoich zwierząt, ponieważ zwierzęta tych, którzy są w dobrym duchu i tak przetrwają. Matka Jezusa wyznała, co ludzie muszą robić, by przetrwać. Trzymajcie w swoich domach błogosławione świece, wodę, koce i jedzenie. Świece tych, którzy pozostają w stanie łaski, nie zgasną. Natomiast w domach tych, którzy poddali się szatanowi, nie będą się palić. Amen. Powiadam wam, kiedy nadejdzie noc w dniu, wielka ciemność ogarnie ludzkość. 14 września 1976 roku Maria ujawniła, iż znak końca pojawi się w Watykanie. Dam wam wskazówkę, jaki będzie ten czas, kiedy ujrzysz, kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy ujrzysz uciekającego Ojca Świętego z Watykanu, szukającego schronienia w innym kraju, wiedz, że przyszedł czas. Już niedługo ogień, błysk i potęga zstąpi z nieba. Jednak jeśli jesteś dobry, nie masz się czego bać. Jeśli jesteś przesiąknięty złem, szybko zostaniesz zniszczony. Maryja mówiła też o zbliżającym się trzecim konflikcie, który ogarnie cały świat. Moja córko, patrz i płacz ze mną, bo zbliża się konflikt. To będzie zniszczenie. Wszystko będzie nagłe i niestety nie będzie nawet czasu, by stworzyć nagrobki, by pochować ciała. Nie będzie czasu i możliwości, by wykonać pogrzeb. Wszędzie będzie ogień, ludzie będą uciekać. Czy to możliwe, że jesteście tak ślepi, moje dzieci, że nie widzicie drogi, którą idziecie? Powtarzam, będzie wiele kar, ale człowiek musi zrozumieć. Ta kara będzie od ludzi, wyjdzie od samego człowieka,
przez ręce człowieka. Konflikt tak wielki, że wszyscy zaczną płakać. Na szczęście przyjdzie ukojenie. Nadejdzie bal. Bal odkupienia. W Polsce nagrano podróżnika w czasie. Link do nagrania w opisie. Kolejne proroctwo Maryi brzmi. Na niebie pojawią się teraz litery. Są to duże litery. Prześladowanie mistycznego ciała Chrystusa. Demon szósty zostaje uwolniony. Mój syn wróci tylko w taki sposób, w jaki nas opuścił, gdy wszedł do nieba. On powróci, zstąpi z nieba. Odrzuć stworzenie piekielne w ludzkiej postaci. Odrzuć ich, nawet jeśli przyjdą do was z wielką mocą szatana. Numer 6. Strzeżcie się Antychrysta wśród was. Numer 6. Teraz prowokuje konflikt światowy. Wielki konflikt i zniszczenie ludzkości. Konflikt i zniszczenie takie, że kraje znikną w ułamku sekund. Tak wielka będzie moc szóstki. On rozpocznie konflikt i zniszczenie. Moja córko, nie smućcie się moimi słowami. Świat się skończy, ale nadejdzie nowy. Twórca przedwiecznej ludzkości poinformował mnie, że ten świat nie będzie ponownie uratowany, jak to było z miejscem w przeszłości w czasie potopu. Zostałaś wezwana do wyboru między krzyżem a wężem. Mówiłam ci o balu odkupienia, który był poszukiwany przez wiele dusz. Wyjaśnię teraz, co się stanie. Jesienią nadejdzie kulka zniszczenia z niebios. Nie będzie dziełem człowieka, nastąpi zderzenie. Podczas jednej z wizji Weronika zaczęła krzyczeć: Boże, Boże, to tam jest na niebie. To jest coś niesamowitego, kula ognia. Wygląda jak gigantyczne słońce, och. Wygląda jak gigantyczne słońce. Jest takie duże i to się kręci. Są dwa słońca. Wyglądają jak dwa słońca. Są prawie tej samej wielkości. To po lewej wiruje. Rzuca się w drugą stronę. Są jak dwa słońca na niebie, są potworne. To kula ognia, która wiruje i wydziela ogon gazu. Myślę, że to opary, ponieważ nie są stałe. Maryja wyznała: żyjecie teraz w dniach wspomnień, w czasie końca ludzkości, które przez wieki opisywali prorocy. To prawdziwa bitwa duchów. Demony o wielkiej sile zostały wypuszczone na świat. Zostaliście poinstruowani i zachowajcie się zgodnie z tym pouczeniem oraz chrońcie siebie i swoją rodzinę. Największą siłą dla was jest trwanie w zjednoczeniu z moim synem w tabernakulum świata. Idźcie do niego, póki jeszcze jest wsparcie, bo nadejdzie dzień, kiedy będzie dla was zamknięte. Płaczcie z moim synem, módlcie się z nim. Maryja wyznała: musicie czytać pisma Jana, Apokalipsę, Księgę Objawienia. Czytajcie i otwórzcie serca na prawdę. Przeczytaj ją, a nie pozostaniesz obojętny na wydarzenia wokół ciebie, że właśnie urodziła się wielka bitwa dusz. Szatan ma swoich oficerów. Umysł ludzki nigdy nie będzie w stanie w pełni zrozumieć problemu między ciałem a wieczną duszą, duchem. Szatan, jego agencje, oddziały muszą wejść w ciało, aby wykonać swoje diaboliczne dzieło, swoje krucjacie zniszczenia ludzi bożych. Wasza muzyka to głos diabła, który się unosi. Noście zbroje i nadzieję. Jeszcze raz powtarzam, pozostańcie z moim synem w Eucharystii. Musicie więc żyć w świecie, ale nie należeć do świata, ponieważ świat oddany jest szatanowi. Świat cię odrzucił, pogardzi tobą, ponieważ nie jesteś ze świata. Nie zrozumieją twoich słów. Będą się śmiać i wyśmiewać, bo mówisz obcym im językiem, bo będziesz mówić innym językiem. Moja córko, dlatego nie dotknie was bycie nazywanym innym, a nawet jak na ironię szaleńcem, ponieważ moje dzieci, bez powodu na to, jaki jest świat, przyjmijcie krzyż. W czasie wizji Weronika poznała przepowiednie o Polsce. Wtedy Jezus pokazał mi coś dziwnego, coś, czego przedtem nie widziałam. Jezus rzekł: to są ostrzeżenia i znaki, których macie oczekiwać i to zaraz. Kiedy zobaczycie te wydarzenia, wiedzcie, że oczyszczenie jest bardzo blisko i ujrzałam kraj. Na granicy tego kraju stali ludzie w mundurach i Jezus powiedział, że to Rosjanie i że Rosja dokona najazdu na ten kraj i podbije go. I Jezus powiedział, że tym krajem jest Polska. Rosjanie wejdą do Polski i zajmą ją swym złem. Po tym wszystkim powiedział mi, że ci ludzie otoczą też inny kraj. To będą Włochy. Rosja uderzy na Włochy, ale gdy tam będzie, ciemność okryje ziemię. W Polsce nagrano podróżnika w czasie. Link do nagrania w opisie.